Witam Państwa serdecznie w kolejnym meczu pomiędzy FC Brześce i Ligotą PSP, czyli naszym klubem. Pierwszą połowę rozpoczynałem nasi. Sam bardzo grałem z tyłem. Tak to by nie było za ciężko. Piękna luka. Widzę, że przeciwnik bardzo dopuszcza do luk. Aj, nie wykorzystał. Nie wykorzystał tego, co mógł wykorzystać. Nie, to nie ma sensu, żeby zgonił na nim bieg. Ale Ludwiczak faktycznie sobie poradzi. Pięknie Ludwiczak. Bryk, bryk. A jest Gonina. Gonina ostatnio nie ma chyba, nie jest chyba w formie. No zdarza się, nie każdy musi być cały czas w formie, nie? Aj, wyłapał bramkarz. Pięknie. Zobaczcie sam na sam i wybija bramkarz. Proszę Państwa, co za debil. Nasi mają bardzo słabą ostatnio wolę walki. Niepotrzebnie ten... Niepotrzebnie ta kosa w środku pola. To mi niepotrzebna, bo chyba nikogo nie jest tam. Puść, bramkę złapie. Pięknie przedłuża do Brzeski, do Ludwiczaka, ściga Soszka. Boże, mi się dobrze pomyli. Zgonina. Pięknie, Wietrzychowski. Wietrzychowski też nie jest teraz w formie. Drużyna ogólnie nie jest w formie. Pięć sekund do drugiej połowy. Konstantin Nowacki, serwa, Fedor. Pękowski, Bator. Bardzo szybko podają, ciężko mieć takie nazwiska. O, proszę Państwa, to może być strzał na naszą bramkę. I gol, niestety, gol na Barcelonę. Znaczy dla Brzezic, Boże. To niech to, co byśmy nadrobili. Zmienimy sobie formację. No to co, ja mógłbym wyłączyć powiedzmy. No nic. Dobrze. Mamy naszą formację defensywną teraz. Wietrzychowski pięknie. Aj. Nie to chciał na pewno zrobić. Zrób razem pięknie Ludwiczak wybił. Aż bramkarz jest pewnie zdołowany po puszczeniu tego gola, bo to była taka, że tak powiem, szmata. Zwyczajnie bramkarz by nie powinien w ogóle puścić. To jest hańba dla niego. Piękny kontratak. Wietrzychowski. Zgonina, Zgonina, pięknie. Aj, no widzicie. Strasznie wślizgami grają. Nie wiem, czy to można nazwać wślizgiem, to był centralny faul. Soszka. Pięknie do Wietrzychowskiego. Zagrobelny. Bryk.
Bryk, czyste pole, ma miejsce do przejścia. Ale traci piłkę. Na szczęście on odzyskuje. Pięknie gra. Aj, nie zmieścił się pomiędzy nimi dwoma. Pięknie Piotrowski wybija. Wybija tą piłkę. I zgoni na strzał. Nie zdążył strzelić. Mecz zakończył się 1-0 dla FC Brzezice, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie. I powiedzcie, czy wam się podobała taka forma nagrywania tego.